Hej, hej, hej. Ostatnio naukowcom udało się odkryć najstarszą gwiazdę w kosmosie. Co ciekawsze, ta gwiazda znajduje się bardzo blisko nas, a dokładnie na obrzeżach naszej galaktyki. 2 mas J18082002 / 5104378b, bo o tej gwiaździe mowa, wiem, bardzo ciekawa i długa nazwa, jest najstarszą odkrytą gwiazdą we wszechświecie. Jest o 3 miliardy lat starsza od swojej poprzedniczki. Ale w ogóle, jak to oni zmierzyli jej wiek? No to jest bardzo ciekawe i już wierzę wam z odpowiedzią. Otóż po wielkim wybuchu gwiazdy składały się z całości z takich pierwiastków jak hel, wodór czy lit. Kiedy gwiazdy się starzeją i mimowolnie wybuchają, tym samym rozsypują w przestrzeni kosmicznej pierwiastki cięższe od helu. Powstały właśnie podczas tego wybuchu. Więc gwiazdy tym młodsze i mają więcej pierwiastków cięższych. Tak pokrótce można przedstawić filozofię badania wieku gwiazd. Taka ciekawostka, że za pomocą tego można też obliczyć takie coś jak drzewo genealogiczne gwiazdy, ale to temat na zupełnie inny odcinek. Kontynuując. Nasza gwiazda, jak wynika z badań, jest strasznie, strasznie leciutka. Ponieważ zawiera ona w sobie tyle metaliczności, co Merkury lub zaledwie 10% Ziemi. Rozumiecie? Najstarsza gwiazda w wszechświecie ma tyle samo metali w sobie, co Merkury, ten wypierdek koło Słońca. To jest niepojęty. Tak samo ta wiadomość zaszokowała wszystkich astronomów na świecie, ponieważ uważano do tego czasu, że najstarsze gwiazdy to są te największe, najbardziej masywne, które spalają nagromadzone paliwo, a sama długość życia gwiazdy zależy od jej masy. No tutaj takie właśnie XD. Cóż, cytując Andrew Casey'a z Australijskiego Uniwersytetu, nigdy nie odkryliśmy gwiazdy o tak niskiej masie i wykonanej z tak małej ilości metali. To jest przełom, to jest niespodzianka. Okazuje się, że nadal nic nie wiemy o kosmosie. I to jest chyba piękne. Dziękuję za obejrzenie. Pa, pa.